spotykamy się w związku z przetargiem na budowę sztucznego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej. Chcieliśmy Państwa poinformować, że ze względu tutaj na dbałość o jakość usług tej inwestycji, która będzie, musieliśmy unieważnić pierwszy przetarg i został rozpisany przetarg numer 2, ale opowie o tym Pan Prezydent. Ze względu na to, że wybrana przez nas najtańsza oferta nie spełniała wymogów technicznych, podjęliśmy decyzję, że umowa na budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią nie będzie podpisana i podjęliśmy decyzję o bardzo szybkim rozpisaniu kolejnego przetargu. W tej chwili spływają oferty, mamy czas do piątku tego tygodnia, także myślę, że w przyszłym tygodniu uda się rozstrzygnąć ten przetarg. Przetarg, na który wszyscy tutaj czekamy, środowisko piłkarskie najbardziej, ale ja chciałbym powiedzieć, że wszystko jest pod kontrolą i mam nadzieję, że zgodnie z planami prezydenta Dariusza Stefaniuka takie pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią już na wiosnę w przyszłym roku będzie w Białej Podlaskiej. Ten pierwszy etap będzie dofinansowany z ministerstwa w 50%. Całość inwestycji to jest 2 600 000. Było takie założenie w tym pierwszym przetargu ogłoszonym, żeby do maja to boisko było wykonane. Jesteśmy chyba ostatnim miastem w regionie tej wielkości, które nie posiada tego typu murawy. Jest to boisko pełnowymiarowe, 105 metrów na 68, z piłkochwytami, z odpowiednim oświetleniem, z całą infrastrukturą, z odwodnieniem oczywiście. Boisko bardzo mocno potrzebne środowisku sportowemu, szczególnie tutaj klubom, które trenują w Białej Podlaskiej. Ja przypomnę, że jest to Podlasie, że jest to Ekstraliga Kobiet, że jest to Top 54. Do tej pory te drużyny musiały wyjeżdżać do sąsiednich miejscowości, aby w sezonie zimowym trenować. Ja przypomnę, że najbliżej tego typu boiska są w Siedlcach, w Zambrowie czy w Puławach. Oczekujemy tego boiska już od dawna. No im szybciej, tym lepiej. Szkoda, że nie w tym roku, na początku, bo już byśmy mieli ekonomicznie troszeczkę sytuację podgonioną, no ale zawsze jest coś.